Chciałbyś grać w gry na kilku ekranach? Obojętnie, czy to by były 2, 3 czy 4 ekrany, zasada jest bardzo prosta. I ci ją zaprezentuję. Ale żeby tego było mało, zaprezentuję ci też, jak ustawić pole widzenia i ustawienia związane z perspektywą, w której widzisz elegancko szyby lewą i prawą. Także zostań do końca, bo zrozumiesz, że to ma pewien schemat, który wystarczy zrozumieć. Zanim się do tego zabierzesz, upewnij się, że spełniasz te wymagania, co widzisz na ekranie. I pamiętaj, że nie zadziała to na zintegrowanej karcie graficznej. Jeżeli używasz karty Nvidia, kliknij na pulpicie i wybierz panel sterowania Nvidia, a następnie konfiguruj funkcję Surround i konfigurację funkcji Surround musisz zaznaczyć, żeby rozciągnął ekrany za pomocą Surround i przechodzisz do konfiguracji. Powinieneś widzieć tu wszystkie swoje monitory. Jeżeli ich nie widzisz, upewnij się, że są podłączone bezpośrednio do kart graficznej, a nie do płyty głównej na przykład. Tak samo nie może być podłączone do stacji dokującej, ani do przejściówki USB. Sprawdzamy więc numerki na ekranach i patrzymy, czy tak samo jest na podglądzie. Jeżeli nie, to ustawiamy je tak, jak być powinny. Następnie wybieramy topologię 1x3, jeżeli chcemy złączyć 3 monitory, lub 1x2, jeżeli 2 monitory. Rozdzielczość i częstotliwość odświeżania powinny się ustawić automatycznie. Ramka jest u mnie wyszarzona, bo ja już mam ustawione Nvidia Surround, ale ta opcja jest odpowiedzialna za ucięcie obrazu przy ramkach, jeżeli chcemy pogłębić efekt zlewania się ekranu. Jeżeli jesteś gotów, włącz tryb Surround. Jeżeli poszło ci wszystko sprawnie, w ustawieniach ekranu powinieneś zobaczyć ustawioną rozdzielczość, a w zaawansowanych ustawieniach grafiki, że masz jeden monitor o nazwie Surround, jeżeli wziąłeś wszystkie właśnie pod ten tryb. I to na razie tyle. Jesteś gotów do odpalenia każdej gry na tak ustawionych ekranach, bo od teraz w grach będzie się pojawiać nowa rozdzielczość i ustawiasz właśnie taką, jaką ustawiłeś przy Nvidia Surround albo przy AMD Infinity. No i możesz śmigać. Na tym etapie widok może być dla ciebie zadowalający, ale może być jeszcze lepszy. Póki co, gra wypełnia ekran rozciągając widok, ale możesz ustawić to tak, aby wnętrze kabiny było znacznie lepiej dopasowane do ekranów, bo dużo gier ma tą opcję obecnie dodaną. Przykładowo taki BeamNG ma dodaną tą opcję w wyświetlanie włącz renderowanie na wielu monitorach, dzięki któremu pole widzenia każdego z monitorów możemy dostosować oddzielnie po prostu suwakami. Tak wygląda gra bez opcji renderowania na wielu monitorach, a tu z włączoną. Tutaj mamy bardziej wszystko dopasowane, a w szczególności boczne szyby. W Farming Simulator 22 niestety nie ma takiej opcji, ale po ustawieniu pola widzenia na 47 i po ustawieniu ekskluzywnego pełnego ekranu wydaje mi się, że widok jest bliski rzeczywistości. Sprawa się trochę komplikuje przy ETS-ie i ATS-ie, ponieważ trzeba pogrzebać w pliku config, ale bez obaw to wciąż jest bardzo proste. Musisz przejść do dokumentów Euro Truck Simulator, wejść w config i znaleźć dwa parametry. UZR Multimon Mode przestawić to na 4 i UZR Multimon FOV Horizontal i przestawić na 60. Zapisać i dopiero wtedy odpalić grę. Gdybyś w dalszym ciągu chciał pogrzebać w ustawieniach związanych z ekranami w ETS-ie lub ATS-ie, zobacz sobie plik Multimon Config. W pozostałych grach pokazanych na początku, zmiana w grze będzie wiązać się tylko i wyłącznie z rozdzielczością i przybliżeniem bądź oddaleniem kamery z pozycji kabiny, więc póki co za wiele nie zdziałamy. Mam nadzieję, że wszystko było dla ciebie jasne. Jeżeli miałbyś jakieś pytania, zostaw je w komentarzu. A póki co dziękuję za pooglądanie do końca, miłego dnia życzę i cześć!